Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejną konferencję z cyklu Gospodarka, decentralizacja i rozwój lokalny w Ukrainie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich prelegentów, uczestników, widzów, którzy chcą się zapoznać z obszarem bardzo szerokim. Nie sposób oczywiście w ciągu 2 godzin powiedzieć o wszystkim, co dotyczy sektora chemicznego, ale uważamy w naszej Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, że potencjał współpracy naszych krajów, Polski i Ukrainy, tak przecież bliskich sobie geograficznie, historycznie, kulturowo, jest pod względem gospodarczym wciąż niewykorzystany. Dlatego też rozpoczęliśmy cykl konferencji pokazujący możliwości współpracy w różnych sektorach. Dzisiejsza konferencja to 3. konferencja z cyklu. Rozmawialiśmy o potencjale współpracy w sektorze rolno-spożywczym, w sektorze budowlanym, dzisiaj sektor chemiczny. To wciąż niewykorzystane możliwości, tak uważamy. Oczywiście w ciągu 2 godzin można tylko zasygnalizować pewne aspekty, opowiedzieć o pewnych obszarach, o pewnych zjawiskach. Dlatego też zapraszamy do współpracy z naszą Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą na co dzień, po wysłuchaniu dzisiejszej konferencji, ale zapraszamy też do konferencji następnych, o tym później. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich. Jest mi niezmiernie miło, iż w imieniu nas wszystkich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej mogę powitać tutaj wraz ze mną mojego przyjaciela, byłego premiera Ukrainy Anatolia Kirowicza-Kinacha, który dzisiaj pełni tak ważną funkcję prezydenta Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców. Anatolii, bardzo cieszymy się, że jesteś z nami. Doceniamy ogromną rolę związku, któremu dzisiaj szefujesz. Prosimy bardzo, oddaję Tobie głos. Głos ma Kijów i Anatolii Kinach. Serdecznie dziękuję, drogi Jacku. Ja również cieszę się, że mogę się zobaczyć, że chcę powitać wszystkich uczestników konferencji, która odbywa się w trybie online. Dziękuję Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za zaproszenie do udziału. To jest nasza tradycja. My zawsze jesteśmy gotowi do połączenia naszych wysiłków, nie tylko w kontekście dwustronnych wymiany handlowej, inwestycyjnej, gospodarczej pomiędzy Ukrainą i Polską, a także w kontekście nieodwracalnej integracji Ukrainy z Unią Europejską, z Europą i z wspólnotą światową. Mamy wsparcie z polskiej strony w tym kontekście, w tym kierunku i dziękujemy za to naszym polskim przyjaciołom. Jeśli chodzi o branżę chemiczną, my z zainteresowaniem przyjęliśmy zaproszenie do naszej dyskusji, bo nasza branża chemiczna ma wielki potencjał, wielkie możliwości i poza tym bazuje na kompleksowy charakter rozwoju, bazuje na kompleksowym charakterze czy specyfice rozwoju. Szczegółową informację przedstawię pan Holubow, jeden z najlepszych specjalistów w branży chemicznej, który jest kierownikiem właśnie Zrzeszenia Chemików Ukrainy. On jest na czele tego zrzeszenia. I w chwili obecnej, pomimo to, że mieliśmy pewne straty w porównaniu w okresie postsowieckim, Ukraina wciąż ma jeszcze potencjał, dobre możliwości, które by mogły być naszymi wspólnymi priorytetami. To jest duże zapasy i rezerwy kopalin. To jest potencjał przemysłu Ukrainy i branża produkcji spożywczej. Duży, ważny komponent w branży chemicznej i różne duże, bardzo ważne wydobywcze przemysł i branża koksochemiczna i chemiczna i farmaceutyczna branża, która bardzo szybko się rozwija ostatnio, oraz inne kierunki. I swego czasu branża chemiczna Ukrainy to było 10% produktu wewnętrznego brutto i PKB.
i ma wielki potencjał, olbrzymi potencjał eksportowy. Poza tym, że zapewnia swoje potrzeby wewnętrzne, ma też potencjał eksportowy. Jednocześnie wymaga to ta branża dużych inwestycji, dużych procesów modernizacyjnych, ukierunkowanych na modernizację oraz na rozwój nowych kierunków, w tym też programów adaptacji branży chemicznej Ukrainy do standardów regulaminów technicznych Unii Europejskiej. Olbrzymie, więc wielkie pole do popisu w zakresie inwestowania i połączenia wysiłku dla zabezpieczenia wewnętrznych rynków Ukrainy i Polski oraz wspólne działania na eksportowe. Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja jest bardzo aktualna. Jesteśmy gotowi do połączenia wysiłku i ja jestem przekonany, że to będzie działało na rzecz wzmocnienia potencjału ekonomicznego, gospodarczego nie tylko Ukrainy, ale współpracy pomiędzy naszymi państwami, w tym też kształtowanie na Ukrainie tych standardów europejskich i w gospodarce, i w jakości życia naszych mieszkańców. A to jest naszym strategicznym priorytetem i naszym strategicznym celem. Ja dziękuję za możliwość udziału. Będziemy robili wszystko, aby wyniki naszej konferencji miały wymiar praktyczny. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Anatolii, serdecznie pozdrawiamy. To, o czym mówił Anatolii Kinach, były premier Ukrainy, kwestia technologii, kwestia poziomu przemysłu chemicznego w naszych krajach. Tu mamy naprawdę wiele do zrobienia. To jednocześnie pokazuje, jaki jest potencjał inwestycyjny dzisiaj, jeżeli chodzi o potrzeby gospodarcze Ukrainy. Co prawda polska część Wikipedii, jeżeli chodzi o dane gospodarcze, ekonomiczne, kończy się na 2015 roku. Szukając tych danych, stwierdziliśmy, iż jest co uzupełniać, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze w polskiej części Wikipedii. Ale z 2016 roku znaleźliśmy dane pokazujące poziom technologiczny polskiego, ukraińskiego i niemieckiego dla porównania przemysłu chemicznego. Udział przedsiębiorstw wysoko i średnio zaawansowanych technologii sektora chemicznego w Ukrainie wynosił wtedy, w 2016 roku, 16,67%. Polski 32%, Niemiec ponad 57%. To luka technologiczna, którą mamy wciąż do odrobienia w stosunku do Europy Zachodniej, a myślę, że razem z Ukrainą, sprzyjając polskim inwestycjom w ukraińskim sektorze chemicznym, mamy do nadrobienia tutaj bardzo dużo. A więc inwestycje w Ukrainie, inwestycje w branży chemicznej. O możliwościach, o potencjale inwestycyjnym w naszej konferencji powie nam przedstawiciel Ukrinwestu. Kilka dni temu gościliśmy w Polsce prezesa Sergija Ciwkacza, prezesa Ukrinwestu, Ukraińskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Można powiedzieć po tej rozmowie, że to rokuje dobrze. To nowe otwarcie, nowe warunki dla inwestowania w Ukrainie, nowe prawo wspierające inwestycje o ważnym znaczeniu dla ukraińskiej gospodarki, a więc warto. Projekty inwestycyjne w ukraińskim sektorze chemicznym przedstawi nam Witalii Chemiuk, kierownik działu zaangażowania i wsparcia Ukrinwestu. Prosimy bardzo. Ja nie słyszę. Dzień dobry, szanowni uczestnicy. Miło mi prezentować inwestycyjne możliwości Ukrainy na chwilę obecną, w ramach dzisiejszej konferencji. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że na Ukrainie to naprawdę klimat inwestycyjny jest o wiele lepszy i od tego roku już są działania inwestycyjne dla projektów z dużym wymiarem inwestycji. I jest odpowiednia ustawa, która będzie implementowana. Tak, poproszę o następny slajd. Przede wszystkim chciałbym
opowiedzieć o najważniejszych, o kluczowych czynnikach na Ukrainie. Najważniejsze informacje, być może te informacje są znane wszystkim, ale zwróćmy uwagę na eksport, import do Polski i z Polski, czyli obrót towarowy pomiędzy Polską i Ukrainą. I włącznie bezpośrednie inwestycje z Polski to 837 milionów dolarów amerykańskich według stanu na 1 maja 2021 roku. W 2020 roku nominalne PKB 156 miliardów dolarów Stanów Zjednoczonych. Ogólny eksport i ceny też w sektorze spożywczym też są pokazane. To są kluczowe wskaźniki ukraińskie plus rezerwy międzynarodowe. Na chwilę obecną to 28 miliardów dolarów amerykańskich. Według stanu na 1 maja 2021 roku. Poprosimy o następny slajd. Poprosimy o następny slajd. Następny, a nikt nie... No jest, dobrze. I to jest rządowe biuro do spraw zaangażowania i wsparcia bezpośrednich inwestycji w Ukrainie, utworzone w 2016 roku i na razie opiekuje się tymi nowymi projektami. Zaangażowaliśmy, przeciągnęliśmy wyżej 4 miliardów dolarów inwestycji i powyżej 150 projektów inwestycyjnych. Najważniejsze usługi, które my proponujemy, to bezpłatne dla wszystkich inwestorów, w tym też dla inwestorów zagranicznych i ukraińskich przede wszystkim, to jest bezpośrednio to opiekowanie się projektami, które są wsparcie, towarzyszenie projektom, które są realizowane na Ukrainie, rozwiązywanie tych kwestii, które powstają w związku z inwestycjami dla różnych firm, które pracują na Ukrainie. Tak, następne to jest współpraca międzynarodowa, polityka regulacji. I codziennie rozmawiamy z inwestorami, dowiadujemy się o pewnych rodzajach projektów, ich specyfice tych projektów i podajemy im swoje propozycje w kierunku jak najlepszego rozstrzygnięcia kwestii związanych z inwestycjami na Ukrainie. Bezpośrednio pracujemy nad poszukiwaniem inwestycji czy pozyskaniem inwestycji i firm, które by chciałyby realizować inwestycyjne projekty na Ukrainie. Mówimy, jakie są plusy realizacji inwestycji na Ukrainie i wspieramy ich od momentu powstania pomysłu i na etapie realizacji tychże projektów. Następny slajd prosimy. Jeśli chodzi o nowe bodźce inwestycyjne, pod koniec roku ubiegłego została uchwalona ustawa przez Radę Najwyższą Ukrainy o państwowym wsparciu inwestycyjnych projektów z olbrzymimi inwestycjami i w lutym 2021 roku prezydent Ukrainy podpisał tę ustawę i pod koniec lutego 2021 roku i nasze biuro Ukraine Invest, nasza organizacja, nasza została upełnomocniona, która będzie bezpośrednio wspierała inwestycyjne projekty na Ukrainie, realizację projektów inwestycyjnych na Ukrainie. O czym mówimy, co mamy na uwadze, mówiąc o tych nowych bodźcach inwestycyjnych? Przede wszystkim to wsparcie państwowe na poziomie 30% na realizację projektu inwestycyjnego. Jakiego rodzaju będzie to wsparcie? Jakie są... To przede wszystkim bezpłatne zmniejszenie podatku, nie brak cła na wprowadzone urządzenie i maszyny. Wsparcie w ramach dzierżawy na zasadach ulgowych. Miejscowe budżety, które będą miały odpowiednią infrastrukturę zapewnioną dla realizacji tych projektów oraz sprzyjanie w procesach podłączenia do komunikacji, czyli do mediów.
okres realizacji inwestycyjnych projektów do 5 lat i branże, które właśnie objęte tą ustawą, to przede wszystkim przetwórstwo, wydobywanie kopalin, logistyka, transport, magazynowanie, śmieci, ochrona zdrowia, oświata, nauka, sport, sztuka, kultura, turystyka. I my widzimy właśnie, że przetwórstwo przede wszystkim na pierwszym miejscu i według tych zapytań, które otrzymujemy w naszej organizacji, to przede wszystkim zapytania dotyczące przetwórstwa. I widzimy, że jest dużo zainteresowanych inwestorów w tej dziedzinie. Co to jest inwestycyjny projekt? Do czego ma się zobowiązać inwestor? Przede wszystkim duże inwestycje to inwestycje powyżej 20 milionów euro i inwestor zobowiązuje się w ciągu 5 lat zainwestować powyżej 20 milionów euro i w ciągu tych 5 lat stworzyć co najmniej 80 nowych miejsc pracy. I wszystko to będzie uwzględnione w odpowiedniej umowie pomiędzy rządem a inwestorem i te zobowiązania zostaną tam zapisane. Inwestora na 5 lat, a jeśli chodzi o państwo ukraińskie, to te zobowiązania będą na okres do 15 lat. Jeśli chodzi o te formy wsparcia państwa ukraińskiego wobec inwestorów. Ukraine Invest, ja chcę raz jeszcze podkreślić, że to jest instytucja, która ma pełnomocnictwo w zakresie wsparcia i realizacji wyżej wymienionych projektów inwestycyjnych na Ukrainie. Poproszę o następny slajd. Odrębnie chciałbym jeszcze przytoczyć przykłady tego typu projektów. W naszym planie jest szereg projektów, inwestycyjnych projektów dotyczących różnych branż. Do nas zwracają się biznesmeni z Ukrainy w trybie prywatnym, które potrzebują takich inwestycji oraz są propozycje od wojewódzkich administracji, obwodowych administracji z konkretnych regionów, gdzie są pewne parki technologiczne, gdzie może być nowe firmy, linie produkcyjne i mamy takie informacje dotyczące każdego regionu, jeśli chodzi pod względem możliwości inwestycji. Jako przykłady chciałem przytoczyć to produkcja nawozów mineralnych i branża rolnicza jest bardzo ważna i zagraniczne firmy będą miały wielkie zainteresowanie, jeśli chodzi o produkcję nawozów mineralnych na Ukrainie, bo to jest zapotrzebowanie na ukraińskim rynku. Poza tym Ukraina przewiduje realizację, chciałbym podkreślić, prywatyzację w zakresie niektórych projektów i zaplanowaliśmy na szeroką skalę zakrojoną właśnie prywatyzację. Jest Odeski fabryka przyportowa, przedsiębiorstwo w Sumach i inwestorzy mogą brać udział w prywatyzacji, wziąć udział w prywatyzacji na dogodnych dla inwestorów zasadach. Jeśli chodzi o prywatyzację tych obiektów, my będziemy informowali naszych potencjalnych inwestorów, żeby oni mogli brać udział w przyszłości w aukcjach. I to są na razie plany i to będą takie duże przedsiębiorstwa wystawione na prywatyzację, ale na chwilę obecną my mamy takie projekty, które są zobrazowane na tym slajdzie. Przede wszystkim mówimy o przedsiębiorstwo Zaria, to jest nasze przedsiębiorstwo wiodące w branży chemicznej, około 2000 pracowników. To przedsiębiorstwo chce zbudować nową fabrykę z produkcji nawozów i to jest kwota inwestycji, która jest niezbędna dla budowy nowej fabryki, nowych zakładów i według obliczeń, które zostały nam przedłożone, to około 4 lat na realizację tej inwestycji. Bezpośrednio wszystkie wskaźniki finansowe i detale finansowe tak zwane
to faktycznie jest przygotowany plan biznesowy i uzasadnienia wszystkie są przygotowane dla realizacji tego projektu. Ważnym jest także to, że bezpośrednio kompania, firma 20% od niezbędnej liczby inwestycji jest gotowa zainwestować z własnych środków, a więc ta firma zwróciła się do nas, do Ukrinwestu i prosi nas, abyśmy pomogli im znaleźć inwestora, który by zainwestował w rozwój ich przedsiębiorstwa i zakładów. Poproszę następny slajd. To jest projekt, który może być realizowany w ramach tej ustawy, o której Państwu opowiadałem, ale są też mniejsze projekty na 3-2 miliony i też to jest prywatny przedsiębiorca. Ukrcynk, nazwa przedsiębiorstwa, który jest jedynym przedsiębiorstwem tego typu na Ukrainie. W chwili obecnej przedsiębiorstwo nie funkcjonuje. I więc szuka aktywnie inwestorów. Zwrócił się do Ukraininvestu z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu niezbędnych inwestycji, aby te moce produkcyjne, które są, mogły normalnie funkcjonować. Poprosimy o następny slajd. I nasz przewodnik inwestycyjno tutaj się znajduje powyżej 100 stron różnej analitycznych informacji na temat inwestycyjnych projektów między innymi i inwestycyjne projekty są opisywane w różnych branżach, w różnych dziedzinach przemysłu. To jest analityczny przewodnik. My go aktualizujemy co 3 miesiące. W czerwcu będzie nowa wersja i będzie zawierała pełną informację o wszystkich możliwościach inwestycyjnych na Ukrainie. Dlatego zapraszamy wszystkich Państwa zapoznać się z tym dokumentem, zwracać się bezpośrednio do nas z propozycjami w kontekście realizacji inwestycji. Poza tym, jeżeli są jakieś pomysły innego rodzaju, jeśli chodzi o realizację projektu inwestycyjnego na Ukrainie, my będziemy radzi udzielić Państwu wsparcia, pomocy. Nasza organizacja jest po to powołana, żeby realizować projekty nie tylko powyżej 20 milionów inwestycji, ale jakiekolwiek inwestycje. Jesteśmy radzi i będziemy gotowi wspierać tego typu, różnego typu i różnego rodzaju inwestycje na różne kwoty. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Pan Witalij Herniuk zaprasza nas do Ukrainy. 24 czerwca w Warszawie bezpośrednio zapraszać będzie do inwestowania w Ukrainie prezes Steve Kacz Sergii, który spotka się z polskimi przedsiębiorcami tutaj w Warszawie na spotkaniu organizowanym przez naszą Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Szanowni Państwo, cykl naszej konferencji może odbywać się dzięki wsparciu Polskiego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, za które gorąco dziękujemy. Wsparcie tego ministerstwa dla wielu działań progospodarczych, prorozwojowych w naszych relacjach z Ukrainą to naprawdę wsparcie bezcenne. Dziękujemy. Ta konferencja odbywa się również dzięki wsparciu naszych firm członkowskich, Sterilco i Trident. Ich przedstawiciele, prezesi będą w dalszym ciągu naszej konferencji również występować, prezentując swoje doświadczenia z relacji polsko-ukraińskich. Proszę Państwa, kolejnego prelegenta zapowiedział już mój przyjaciel, premier Anatolij Kinach. To niezmiernie ważna postać dla tego sektora. Dziękujemy bardzo za chęć wystąpienia. Prezydent Związku Chemików Ukrainy, Oleksij Golubow. Witamy serdecznie, panie prezydencie, i oddaję głos. Dzień dobry, dziękuję. Dzień dobry, drodzy koledzy. Chciałbym rozpocząć z tematu
o czym, czym jest, jak wygląda branża chemiczna jeszcze od czasów radzieckich i jej rozwój. Jeżeli ogólnie będziemy mówić o obszarach branży, to Ukraina była na Ukrainę przypadało około 25% całej branży chemicznej w Związku Radzieckim. Cała ta produkcja miała miejsce w Ukrainie. Czasy się zmieniły i na żal nie do lepszego. Zwłaszcza my poczuliśmy wpływ negatywny takiego teraźniejszych czasów i tego rozwoju, zaczynając od działań wojskowych w Ukrainie. Od momentu początku działań wojskowych po aneksji Krymu straciliśmy dużo naszych lepszych przedsiębiorstw na Krymie, w Gdańsku. Gorłówska, duże przedsiębiorstwo w Gorłówce przestało pracować i na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, jeżeli w 2012 roku udział branży chemicznej w PKB zajmowała 5,1% ogólnej PKB, to w 2020 roku to już jest 3,1% od ogółu PKB. Plany w produkcji chemicznej zmniejszyły się o połowę. Nie będę mówić o spadku eksportu, to jest duże spadki, ale głównie co straciliśmy i to jest też ilość dużych przedsiębiorstw. W 2012 to było 471 dużych i średnich przedsiębiorstw. W 2020 335, czyli 66 zakładów przestało działać. Główna strata to też jest, też są ludzie, profesjonaliści, zawodowcy, którzy pracują w branży. W 2012 roku to było ponad 163 tysiące osób zatrudnionych. W 2020 110 tysięcy osób zatrudnionych. To są takie no, mało cieszące dane, podsumowania dotyczące tych lat. Co spowodowało takie spadki? Po pierwsze, tak jak już powiedziałem, to jest wojna, która ma miejsce na wschodzie Ukrainy. To jest taki pierwszy argument. I drugim powodem, ja uważam, że to jest takie różne niemądre decyzje w rządzie, które dały czas czy możliwość, żeby jeden monopolista mógł podnieść bardzo na przykład ceny na gaz. I w taki sposób ten surowiec stał się najdroższy nie tylko w Ukrainie, nie tylko w Europie, ale w całym świecie. Oczywiście, że pracować czy kreować jakieś benefity w takiej sytuacji jest bardzo ciężko. W 2018 nawozy azotowe przestały być produkowane w Ukrainie wskutek tych zmian. Mówiąc o potędze zakładów, które produkują nawozy azotowe, to one mają możliwości, żeby w pełni zabezpieczyć rolników ukraińskich. Ale po tym, jak te zakłady przestały działać, to oczywiście, że na 30% wzrosły ceny na nawozy azotowe. I wszystkie skutki negatywne miały miejsce, o których już wcześniej powiedziałem. W 2019 to poczuliśmy, w 2020 nasze przedsiębiorstwa zaczęli już trochę lepiej pracować. Odnotowaliśmy wzrosty.
wzrosły karbamidu na 150%. Nasze przedsiębiorstwo zanotowały wzrosty w poszczególnych produkcji chemicznych nawozów. To jeśli mówimy o produkcji nawozów mineralnych. Jeśli mówimy o plastmasach pierwotnych, wzrósł o tych, w tych latach. Zrobiliśmy, popełniliśmy pewne inwestycje do tej branży i ta gałąź pracuje mniej więcej dobrze. Jeżeli mówimy o gospodarce międzynarodowej czy eksporcie w 2020 roku, to już trochę zmniejszyło się saldo ujemne, handlowe o pół miliarda, dolarów zmniejszyło się ujemne saldo. I jeżeli już prawdopodobnie pracownicy z polskiej branży chemicznej wiedzą, że rząd Ukrainy wprowadził embargo na nawozy azotowe z Rosji. Związek Chemików proponował, by wprowadzić to jeszcze z 2015 roku, motywując to tym, że nie wolno handlować z agresorem na terytorium naszego kraju, ale rząd przychylił się do naszej sugestii później i dobrze, że takie embargo zostało wprowadzone. W taki sposób skorzystali też kraje sąsiedzkie, w tym też Polska, czy zakłady, które pracują w Polsce. Przykładem może być nitrat amoniaku. Dostawy z Polski nitratu amoniaku wzrosły o 44 razy w stosunku do 2016 roku. Podobnie wygląda wymiana handlowa z produktami z Gruzji. Obroty z Turcją wzrosły 600-krotnie. Czyli próżni, rynek próżni nie cierpi i rynek wypełnia się z innych źródeł, z innych krajów. I my śledzimy te zmiany, że głównie to idzie od z tych krajów, gdzie zakłady też są związane z produkcją rosyjską. To jest dane 2019 roku. W ciągu tych lat, w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza kiedy zaczęła się pandemia, wzrosła produkcja środków do dezynfekcji. I o 13 razy wzrosły i również dostawy, nie tylko z Ukrainy, ale też eksportujemy te środki. W 2011 roku Ukraina była 55. krajem, która dołączyła do wykonania programy ONZ odpowiedzialne działanie. Nasi przedsiębiorcy biorą udział w konkursach. Najbardziej znani przedsiębiorcy i dostają też nagrody w tym programie. Ponadto przyjęliśmy na naszej Radzie Dyrektorów w 2018 roku, żebyśmy opracowali strategię rozwoju przemysłu chemicznego Ukrainy. Strategia została
opisana, przekazaliśmy do odpowiednich Ministerstwa Gospodarki. To było na koniec ubiegłego roku. Na razie nie dostaliśmy informacji zwrotnej w tej sprawie. Ale mamy nadzieję, że zaczniemy realizować ją. W tej strategii opisaliśmy, że branża chemiczna w Ukrainie rozwijała się nieco jednostronnie. Mamy duży potencjał, dużo tam, gdzie było dużo ton chemii, tam był duży potencjał, a mało ton chemii miał niski potencjał. I w tej strategii udzielamy uwagę do właśnie w tym kierunku i proponujemy rozwój, różne ścieżki rozwoju, by rozwiązać, by doprowadzić do równoległego rozwoju branży. W chwili obecnej mamy kontakty z polskimi przedsiębiorstwami. Związek Chemików Ukrainy między innymi bardzo rezultatywnie pracuje z Zielona Chemia w województwie zachodniopomorskim. Jacek Rozdy jest prezesem zarządu tej firmy. Byliśmy tam też na konferencjach, na Expo. On ze swoim zarządem też odwiedzał tutaj nasze wystawy i to jest też taka dobra dwustronna współpraca. Niestety podczas pandemii ta działalność się mocno obniżyła czy zaprzestała, ale mam nadzieję, że w przyszłości wznowi się ta współpraca. Również nie tracimy nadziei, że uda nam się przekonać nasz rząd do tego, że rozwój branży chemicznej do chociażby poziomu, jak to wygląda w innych krajach, żeby branża chemiczna miała udział około 13% w PKB, da duży rozwój nie tylko branży chemicznej, ale będzie takim przewodnikiem całej gospodarki. Jeżeli uda nam się to udowodnić czy przekonać i przyłożyć się do wykonania tej strategii, którą zaproponowaliśmy, to mamy nadzieję, że nasi polscy koledzy też będą brali udział w tym przedsięwzięciu. Tym bardziej, że słyszeliście, nasz prezydent obiecał każdemu inwestorowi, który zainwestuje ponad 10 milionów euro, przekaże nianię, która będzie opiekować się inwestorem i jego działalnością w Ukrainie. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę. To na razie tyle. Jeżeli będą pytania, to służę pomocą. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Świat jest mały z Jackiem Drożdżalem w Szczecinie, z którego pochodzę i w którym wciąż mieszkam. Współpracujemy. Dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę o tym, jak zintensyfikować współpracę klastra Zielona Energia właśnie z ukraińskimi partnerami. A Jacek Drożdżal wcześniej był nawet prezesem mojej szczecińskiej fundacji. Także świat jest mały i bardzo się cieszę, że tak dobra ocena Jacka Drożdżala padła właśnie z Kijowa. Wszystko zatem przed nami.
Ale proszę Państwa, nasza konferencja odbywa się w sposób bezpośredni, dynamiczny, dlatego też poza programem, wykorzystując fakt, iż mój przyjaciel Anatolij Kinach ma szczególnego gościa u siebie, chciałbym udzielić głosu niezapowiadanemu wcześniej, ale obecnemu w Kijowie panu prezydentowi Agro Chim Holdingu, jednego z największych producentów w sektorze agrochemii, pan prezydent Fedir Liskowski. Bardzo prosimy, panie prezydencie. A zanim oddam głos, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, proszę państwa, że nasza konferencja transmitowana jest tradycyjnie na kanałach polskojęzycznym i ukraińskojęzycznym na YouTubie, a poprzez czat można zadawać naszym gościom bezpośrednio pytania. Bardzo prosimy, panie prezydencie, głos ma znowu Kijów. Jackowski Sergiej, dziękuję serdecznie moim polskim przyjaciołom. Serdecznie dziękuję moim przyjaciołom z Ukrainy i wszystkim uczestnikom naszego spotkania, naszej konferencji. Ja nazywam się Liskowski Sergiej, jestem prezesem Ukrhealth Holdingu, czyli to jest firma, która łączy czyli część agroholdingu, który korzysta i wykorzystuje te nawozy, które produkujemy. Drugie to jest zakład Dnieprowski do produkcji nawozów mineralnych w mieście Kamieńskie, w pobliżu miasta Dnipro. Tam mamy pewne moce produkcyjne w zakresie produkcji nawozów azotowych i innych rodzajów nawozów oraz płyn cieczy tych kompleksowych nawozów, które rokrocznie mają coraz większą popularność u odbiorcy. Niestety dzisiaj i gospodarstwa, farmerzy i duże holdingi rolnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej też mają podobne, borykają się z tymi problemami, z którymi borykają się ukraińscy producenci rolniczy w ciągu ostatnich kilku lat. Odczuliśmy zmiany klimatyczne, które bardzo poważnie oddziaływują na technologię agrochemicznych działań w rolnictwie. Na przykład w roku ubiegłym widzieliśmy, odnotowaliśmy, że w południowych regionach, rejonach Ukrainy bardzo słabe plony, jeśli chodzi o pszenicę i jęczmień. I z drugiej zaś strony w północnych regionach, rejonach Ukrainy tego typu czy tego rodzaju problemów nie było. Jeśli chodzi o plony zboża, to jeśli chodzi też kukurydza, słonecznik, też odnotowaliśmy, że w tradycyjnych najwięcej na najbardziej, najlepszych tych ziemiach w centralnej części Ukrainy bardzo były słabe wyniki pod względem urodzaju, jeśli chodzi o kukurydzę, słonecznik, a w południowych i wschodnich obwodach Ukrainy odwrotnie, plony były większe niż było planowane. W związku z powyższym chemicy zarówno na Ukrainie, jak też producenci nawozów mineralnych, które sprzedają na Ukrainę te nawozy, powstaje bardzo poważne zadanie, żeby odpowiedzieć na te wyzwania czasu związane ze zmianami klimatycznymi i w związku z tym, że jest susza w ciągu 3-4 tygodni, i trzeba proponować producentom i rolnikom większe spektrum możliwości, żeby nie było ryzyka, że
nie będą otrzymywali w pełni planowanych plonów zbieralnych od tych urodzajów, na które są, które są planowane. W większości krajów pod względem, jeśli chodzi o zboże, były kłopoty w ciągu ostatnich lat. I my obserwujemy taki obrazek w ciągu tych ostatnich lat. Ja już o tym powiedział pan Holubow. I to, że propozycje różnych, jeśli chodzi o nawozy azotowe i złożone mineralne na ukraińskim rynku, w ciągu ostatnich 2-3 lat propozycja wzrosła o kilkakrotnie. I dzisiaj jesteśmy wdzięczni za to, że u nas, u producentów, czyli u rolników ukraińskich, jest możliwość wyboru, to jest z jednej strony, natomiast z drugiej strony chciałem też zwrócić uwagę na to, że my jako ukraińscy producenci nawozów azotowych i innych złożonych mineralnych nawozów nie stoimy w martwym punkcie, a idziemy do przodu, bo już od tego roku zaproponowaliśmy dla rynku 3-4 takie podstawowe formuły kompleksowych nawozów w cieczy, i które już mają swoje pewne pozycje na ukraińskim rynku. W latach 80., jeszcze w okresie Związku Radzieckiego, ukraińscy producenci, czyli ukraińskie rolnicy, wykorzystywali 300-350 tysięcy właśnie tych nawozów kompleksowych w cieczy. I w taki sposób była dywersyfikacja, jeśli chodzi o granulowane i nawozy w cieczy. I my mamy te doświadczenia, które są wykorzystywane przez kilka dziesięcioleci, na przykład farmerzy w Stanach Zjednoczonych, kiedy to wykorzystanie nawozów mineralnych, granulowanych 2/3, 35-70% i tych nawozów w cieczy 35%. W związku z powyższym chcielibyśmy powiedzieć, że cieszymy się bardzo, że polscy chemicy mają większą propozycję dla ukraińskich rolników, a ze swojej strony my, nasi chemicy ukraińscy, przygotujemy pewne propozycje na najbliższe 2-3 lata. Będziemy proponowali nasze wyroby, naszą produkcję dla polskiej branży rolniczej. Ja myślę, że nasz asortyment też znajdzie swoje miejsce na polskim rynku i będzie miało swoich odbiorców na polskim rynku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Ta ostatnia deklaracja, mamy nadzieję, wdrożona szczęśliwie, pozwoli na poprawę naszego bilansu w obrotach w sektorze chemicznym. Niestety dzisiaj ten bilans wygląda bardzo niekorzystnie dla Ukrainy. Polski eksport w sektorze chemicznym to 1,26 miliarda dolarów w ubiegłym roku, a eksport ukraiński zaledwie 195 milionów dolarów. I ten eksport w ubiegłym roku spadł jeszcze w stosunku do roku poprzedniego 14%. Mamy zatem wspólnie co robić, aby ten bilans poprawić. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. A my, wracając do naszej konferencji i założonego programu, skupmy się teraz na kwestiach dotyczących barier, a więc prawnych aspektów eksportu produktów chemicznych do Ukrainy. Wejście Ukrainy do DCFTA i do strefy pogłębionego handlu Unii Europejskiej wiele barier już usunęło. Obroty realizujemy łatwiej, bardziej bezpośrednio, bez już usuniętych barier, ale w przypadku sektora chemicznego jednak pewne wymogi są, a więc karty charakterystyki MDS, wnioski sanitarne, pozwolenia na środki dezynfekujące. Przedstawi pani Natalia Berezowska, ja kierownik działu pozwoleń firmy konsultingowej Patento Grupa Consult. Prosimy bardzo, pani Natalio. Um.
Dzień dobry. Nazywam się Natalia Berezowska. Specjalizuję się w kartach charakterystyki oraz w różnych pozwoleniach i patentach. Chcielibyśmy zwrócić uwagę o różnych aspektach w sprawie zezwoleń. Dlatego, żeby przedsiębiorstwo mogło działać na terytorium Ukrainy, przede wszystkim musi być otwarte i zarejestrowane przedstawicielstwo. Dwa etapy dzieje się taka rejestracja. Najpierw musi takie przedstawicielstwo być zarejestrowane w Ministerstwie ekonomiki i ten pierwszy etap jest najbardziej trudny, ponieważ trzeba być pewnym, żeby cały pakiet dokumentów do ministerstwa był prawidłowo podany. Później należy stać czy zarejestrować się w administracji fiskalnej, być płatnikiem podatku i wszystkie sprawy fiskalne sporządzić. Jeżeli mówimy teraz o dokumentach na wóz i import do Ukrainy, jeden z takich dokumentów jest karta charakterystyki MSDS. To tak w skrócie ten dokument się nazywa. Ten dokument jest informacją o opisie środku chemicznego czy produkcji chemicznej, gdzie jest cała charakterystyka, różne zastrzeżenia, które mogą być podczas wykorzystywania, przechowywania albo już użycia danego środka. Najczęściej przy transporcie takiej produkcji przez drogą samolotową albo morską i przewoźnik zazwyczaj prosi o wydanie tego dokumentu. Główne zadanie przy zrobieniu takiej karty charakterystyk musimy mieć sprawdzoną informację, żeby w przyszłości zabezpieczyć pracowników oraz wsparcie techniczne, ale także też konsumenta końcowego, żeby on mógł prawidłowo się zachowywać z danym produktem. W karcie charakterystyki MSDS jest bardzo szczegółowa informacja, porównując na przykład do etykiety. Jeżeli mówimy o takiej informacji, to jest kosmetyki, to jest chemia domowa, to są różne nawozy. Karta charakterystyki MSDS to jest dokument obowiązkowy, który składa się do dokumentacji technicznej takiego produktu. I również musi być opinia sanitarna na taki produkt, ale o tym porozmawiamy później. Dane charakterystyki MSDS są sporządzane zgodnie z wymogami prawa ukraińskiego. Taka dyrektywa to powstała w Ukrainie w 2008 roku, ale również też dyrektywa Unii Europejskiej z 2006 roku. Główna informacja, którą producent musi złożyć do stworzenia tej karty charakterystyki, to jest dokładny skład takiego produktu oraz wskaźniki fizykochemiczne. Wpisanie czy stworzenie karty charakterystyki to jest bardzo trudny proces, ponieważ każdy punkt tego dokumentu musi być bardzo dokładnie wypełniony. Jest bardzo też dużo innych szczegółów, które wychodzą w zależności od karty charakterystyki danego konkretnego produktu. Idąc dalej do następnego produktu, następnego dokumentu, który jest konieczny dla eksportu, to jest opinia sanitarna, certyfikat sanitarny. Dostanie takiego dokumentu jest również uregulowane odpowiednią ustawy. Taka opinia jest potrzebna w wypadku wwożenia na Ukrainę czy wprowadzenia na Ukrainę szeregu produktów.
ten dokument jest konieczny do, nie tylko do cła, ale również do tego, żeby mogło dojść do samej sprzedaży i wprowadzenia tego produktu na rynek. Opinia sanitarna jest konieczna dla grupy towarów, które są też w różnych regulaminach technicznych. Dotyczy to na przykład środków czyszczących. Żeby dostać taką opinię sanitarną, należy złożyć kolejne dokumenty. Przede wszystkim to są dane firmy, to są umowy z producentem, który nadaje dane środki. To są dokumenty dotyczące składników, opis produktu, czyli jak wygląda wygląd, co do czego jest stosowany oraz również karta charakterystyki MSDS. Dana opinia sanitarna jest wydawana dla produktu i jest ważna przez 5 lat. Teraz chciałabym przejść do jeszcze jednego kierunku naszej pracy i w branży chemicznej. Czy to są produkty, które teraz są bardzo aktualne, jeżeli mówimy o środkach do dezynfekcji. Będziemy mówić o całej procedurze, ponieważ cała rejestracja takiego produktu jest uregulowana w rozporządzeniu rządu. Rejestracja państwowa albo ponowna rejestracja środku dezynfikującego prowadzi Ministerstwo Zdrowia w Ukrainie. W związku z pandemią kwestia rejestracji środków dezynfikujących jest bardzo aktualna nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie i nasze prawo, rząd zostało dostosowane też do sytuacji i w 2020 roku procedura środków dezynfikujących została uproszczona. Dlatego producenci oraz dystrybutorzy mogą to zrobić trochę łatwiej. Ogólnie do takiej procedury rejestracji różne kategorie towarów podpadają. To dotyczy to i dezynfekcji środków czy w charakterze medycznym i niemedycznym i dla dezynfekcji pomieszczeń. Te wszystkie towary muszą być zarejestrowane. Cały sam dokument, który dostanie wnioskodawca, to jest wyciąg o rejestracji danego produktu i on jest ważny przez 5 lat. Żeby wykonać taką rejestrację w Ukrainie, jest konieczny taki dokument. Przede wszystkim to jest umowa z producentem, testy produkcji, protokoły testów. Jeżeli producent nie ma takich atestów, to należy zrobić takie atesty w Ukrainie. Żeby zarejestrować taki produkt od producenta, konieczna jest karta charakterystyki oraz opinia sanitarna. Podsumowując, opisaliśmy główne dokumenty. Nie są to wszystkie dokumenty. Jest jeszcze procedura rejestracji na przykład nawozów i osobna procedura rejestracji środków medycznych oraz jest bardzo dużo aspektów, na które należy zwrócić uwagę przy eksporcie różnych produktów z branży chemicznej do Ukrainy. W razie dodatkowych pytań, ale jeżeli Państwo będziecie potrzebować pomocy w rejestracji takich dokumentów, to zapraszamy do specjalistów naszej firmy i organizatorzy chętnie podzielą się takimi kontaktami. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo Pani Natalio. Materia wciąż jednak skomplikowana. Zawsze najlepiej znaleźć dobrych ekspertów, a takich Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Państwu na pewno zarekomenduje. Szanowni Państwo, mówiliśmy o tym wciąż niedobrym bilansie w obrotach handlowych w sektorze chemicznym, niekorzystnym dla Ukrainy, o potencjale eksportowym przemysłu chemicznego Ukrainy. W czasie naszej konferencji powie nam przedstawiciel znanego, dobrego zakładu, firmy z zachodniej Ukrainy, Karpat Naft Him, potencjał
ten zakład ma rzeczywiście ogromny. Dyrektor handlowy Jurij Todorow. Panie dyrektorze, witamy serdecznie i prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym opowiedzieć państwu o naszym przedsiębiorstwie Karpat Naftochim, które znajduje się w mieście Kałuż, to jest obwód Iwano-Frankiwski. Karpat Naftochim to jest zakład dobrze rozwinięty, który produkuje w produkcji chemicznej. To jest jedyny producent na Ukrainie etylenu, propylenu, benzolów, frakcję C9 polietylenu, PVH oraz PVH. Jeśli chodzi o zakres produkcji, powyżej propilen 117 tysięcy ton, benzyl powyżej 100 tysięcy ton, PVH 300 tysięcy. Nie słychać. Pierwsze. Produkcja etylenu to jest pierwsza w naszym procesie technologicznym. Podstawą dla tej produkcji są te składniki. Pod wpływem wysokich temperatur w rezultacie pirolizy tworzy się etylen. Ciężka smowa i frakcje C5, C6 i C9. Chciałbym też podkreślić, że ci, którzy opracowywali mi technologię, to jest kompania Linde z Niemiec. Sieć dróg samochodowych i połączenie też kolejowe i nieduża odległość, niedaleka odległość od granicy. To Polska, Węgry, Słowacja. Oraz jest odpowiednie połączenie pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwem partnerskim z Węgier. Daje możliwości integracji naszego przedsiębiorstwa z gospodarką europejską. Oraz na prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej. Kierunki najważniejszym rynkiem integracji jest rynek dla naszego przedsiębiorstwa, jest rynek europejski. Udział w realizacji na danym rynku w 2020 roku wyniosła około 36% naszej produkcji, powyżej 250 tysięcy ton. W tym 48% powyżej 120 tysięcy ton, czyli 60 milionów euro, to jest rynek polski. Najważniejszy produkt, który my produkujemy dla Polski, to jest propylen, PVH. Polietylen i soda kaustyczna. Karpat Naftochim jest zainteresowany rozwojem handlowych stosunków z przedsiębiorcami na rynku polskim i liczymy na to, że będą wzrosty w tym kierunku i na polskim rynku. Obecnie współpracujemy z firmami Polski, to zakłady azotowe, Salamandra, Deco oraz inne duże przedsiębiorstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
My jesteśmy poważnym partnerem, który realizuje długofalowe projekty, a jakość naszej produkcji zawsze jest odpowiednia do odpowiada wysokim standardom w Europie. I nasi zadowoleni klienci są, mogą to potwierdzić. Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym powiedzieć, że przedsiębiorstwo nasze modernizuje swój potencjał produkcyjny i bierze udział w inwestycyjnych projektach. W roku 2021 Karpatna Naftochim produkuje oksydopropilen i to jest Techin Service Ukraina, linia produkcyjna i w najbliższym czasie będzie produkcja reksydu i sterolu z zasobów własnych. Dziękuję, jeżeli są jakieś zapytania, to będę na nie odpowiadać. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Gratulujemy tego wzrastającego potencjału firmy. No i życzymy sukcesów na tym europejskim rynku. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, zabiegaliśmy o to, aby w czasie naszej konferencji wystąpił również ktoś z praktycznym doświadczeniem z polskiej strony, jak w rzeczywistości handel z Ukrainą, obroty przez granice są realizowane, na jakie ma doświadczenia w tym zakresie, jakie spotykał czy spotyka bariery w tej działalności. Tymi praktycznymi aspektami współpracy z ukraińską branżą chemiczną zgodził się podzielić przedstawiciel, wiceprezes firmy Sterilco, pan Jarosław Kołak. To firma, która jest członkiem naszej izby, a jednocześnie wspiera organizację dzisiejszej konferencji. Bardzo prosimy, panie Jarku. No, na razie mamy... Na razie mamy dość ograniczony widok pana Jarka. Co? Dobrze. Proszę państwa, wyjaśnimy tę kwestię. Łączymy się z panem Jarosławem. Czy już... Tak, jestem już. Prosimy bardzo, panie Jarosławie. Tak, dziękuję. Dzień dobry. Ma pan głos, panie Jarku. Dobry dzień. Dzień dobry. Jestem właścicielem i prezesem firmy Sterilco. Nasza firma zajmuje się produkcją środków dezynfekujących. Do wielu branż przemysłowych. Między innymi mleczarnie, zakłady mięsne, zakłady zakłady przetwórstwa wszystkich owoców i warzyw, soki, napoje, lody. Halo? Między innymi, halo, straciłem z państwem łączność. Nie, jest łączność. O, teraz, okej, okay. Jacek, ja się słyszę. Cały czas słyszymy. Przez chwilę nie słyszałem, przepraszam najmocniej. Między innymi też produkujemy środki do tak zwanej horeki, czyli hotele, restauracje, cateringi, do basenów, do ogólnego przeznaczenia chemii gospodarczej. Więc zakres naszej oferty jest dosyć obszerny, gdzie we wszystkich dziedzinach jest stosowana chemia myjąco-dezynfekująca. Ponadto nasza firma również zajmuje się sprzedażą surowców, którymi między innymi współpracujemy od dłuższego czasu już z Karpatniem, jako moja firma produkcyjna to chemika Sterilco, produkuje od dłuższego czasu. Nabywa produkty z firmy ukraińskiej Karpat Naftochim i współpracujemy tutaj z Jurim Tudorowem.
Ponadto też podpisaliśmy kontrakt na wyłączność z firmą Coagulant, gdzie środki do oczyszczalni ścieków przemysłowych i miejskich wdrażamy tu na rynku polskim poprzez firmę, która produkuje dla nas, jest to Coagulant z Ukrainy. Halo? Naszą współpracę chcemy poszerzyć o firmy produkujące surowce na rynku ukraińskim i również te towary oferować na rynku europejskim, gdzie mamy wiele kontaktów, gdzie tym się zajmujemy profesjonalnie i przez dłuższy okres czasu naszej działalności. Ponadto powołujemy teraz naszych dystrybutorów na Ukrainie, gdzie nasze środki myjąco-dezynfekujące do branż spożywczych, czyli wszystko co jemy, musimy później poprodukcyjnie umyć i dezynfekować. Tak jak nadmieniałem, powołujemy dwóch dystrybutorów, którzy będą nasze środki dystrybuowali na rynku ukraińskim. Zamierzamy też w jednej z ukraińskich firm otworzyć produkcję właśnie tego typu środków myjąco-dezynfekujących, żeby firmy ukraińskie mogły mieć to w dostępnych cenach, a zarazem wysokiej jakości, taką jak dotychczas na rynku ukraińskim jest Ecolab czy Diversey, żeby mogły, że tak powiem, jakościowo spełniać wszystkie parametry, a zarazem cenowo, żebyśmy byli konkurencyjni w stosunku co do firm zachodnich. Na obszar, którym my jesteśmy głównie zainteresowani jako firma, tak jak nadmieniałem, przede wszystkim chcemy nawiązać współpracę z firmami chemicznymi, które produkują surowce chemiczne i tak jak nadmieniałem, rozszerzać tą współpracę poprzez dystrybucję na rynki europejskie. Mamy też dystrybutora naszych środków w Stanach Zjednoczonych, w Polsce oczywiście i w tym momencie mamy nowego dystrybutora w Austrii i w Czechach. Więc pokrótce to jest status naszej działalności, który chcemy, że tak powiem, pewny asortyment naszej produkcji wdrożyć na rynek ukraiński, a zarazem, tak jak Państwo tutaj widzicie, nawiązaliśmy już dłuższą współpracę z zakładami produkcyjnymi z Ukrainy i chcemy to nadal kontynuować oczywiście na coraz większą skalę, gdzie z obecnej współpracy z tymi firmami jesteśmy zadowoleni i chcemy jak najszerzej w ich asortymenty wchodzić bardziej szerzej i dystrybuować tutaj na rynku polskim i europejskim. Odnosząc się jeszcze do naszej współpracy z firmami ukraińskimi, również to są inne dziedziny, ale też nie związane troszeczkę z chemią, więc tutaj nie będę tego nadmieniał. Na tą chwilę nasza firma poszukuje wszystkich firm na Ukrainie, które produkują właśnie surowce i jesteśmy zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy w tej dziedzinie. Tak jak nadmieniałem, również tutaj firmę chcę zaprezentować również Coagulant, z którym z Dimitrijem Belkowem nawiązaliśmy już roczną współpracę, gdzie nasz kontrakt przeszedł stan realizacji, więc tutaj jakieś osiągnięcia wstępne mamy, jak z Karpatnieftem, jak z Coagulantem, gdzie chcemy to współpracę między Polską a Ukrainą rozszerzać. To by było tak pokrótce. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie mnie i przekazuję głos kolejnemu uczestnikowi.
Dziękujemy bardzo, panie Jarku. Mnie cieszy szczególnie ta część pana wypowiedzi, która pokazywała, iż wieloletnia dobra współpraca handlowa owocuje myśleniem o tym, aby zlokalizować część produkcji właśnie w Ukrainie. To myślę dobry kierunek. Ukraińska gospodarka potrzebuje inwestycji, potrzebuje dobrych, nowych technologii i potrzebuje partnerów, którzy z którymi wspólnie razem można zawojować unijny rynek. A więc gratulujemy tego kierunku i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. A przechodzimy do kolejnego naszego prelegenta. Obroty handlowe z Ukrainą to jednak między nami wciąż istniejąca granica. Granica, która stanowi barierę, jest dzisiaj granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Jakie doświadczenia w logistyce, w transporcie, w tym sektorze ma kolejny członek naszej Izby? Witamy serdecznie prezesa Arkadiusza Zuzaniuka i firma Trident. Zatem, Arku, logistyka kolejowa w branży chemicznej, w przewozach Ukraina, Polska. Oddaję tobie głos. Prosimy. Własny czuty. Nie słychać pana. Nie słychać pana. Teraz już słychać. Mam nadzieję. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji. Mam nadzieję, że doświadczenie, którym się mogę podzielić, będzie przydatne dla uczestników i też troszkę rozjaśni, jak te problemy związane z transportem, z logistyką produktów, jeśli chodzi o wymianę handlową tutaj Polska-Ukraina, jak my jako firma możemy wspomóc te procesy sprzedażowe, bo od 15 lat tak jak mamy, zajmujemy się właśnie przewozami, szczególnie przewozami kolejowymi pomiędzy Polską a Ukrainą. Świadczymy usługi, można powiedzieć, door to door, więc od drzwi do drzwi staramy dostarczać się towar pomiędzy klientami, czyli pomiędzy eksporterem a importerem, również występując w ich imieniu tutaj przed organami celnymi zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, bo mamy swoje spółki partnerskie działające na Ukrainie, które są spedytorami po Ukrainie, ale również tak zwanymi brokerami, czyli agentami celnymi i zapewniają pełną obsługę celną. Pokrótce, jeśli chodzi o naszą firmę, my posiadamy swój terminal przeładunkowy. W 2020 roku, tak jak tutaj Państwo widzą na slajdzie, 659 tysięcy w imporcie, 320 tysięcy w eksporcie z Polski na Ukrainę. Jeśli chodzi o import, to również kraje trzecie, nie tylko Ukraina, Rosja, Kazachstan, bo również z tych krajów przyjeżdżają do nas importowane towary, ale tutaj chciałbym się skupić na Ukrainie. W przypadku eksportu były to właśnie, tak jak wcześniej moi przedmówcy mówili, nawozy mineralne, które zarówno w formie sypkich materiałów w big bagach transportowaliśmy, jak również nawozy płynne, tak zwane RSM-CAS, gdzie dosyć dużą popularnością właśnie ze względu i na, myślę, że najbardziej na jakość cieszyły się te nawozy, które obsługiwaliśmy dla jednego z naszych klientów, o którym będzie za chwilę, czyli Grupę Azoty, ale również i woda kaustyczna potrzebna do produkcji, również materiały budowlane, różnego rodzaju surowce, które są wykorzystywane przez zakłady produkcyjne na Ukrainie. I co chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi właśnie krótko może o klientów, tak? My staramy się pośredniczyć w tak, może to źle zabrzmi, ale poprzez obsługę również kojarzyć naszych klientów, bo jeśli mamy umowę z takimi firmami jak Grupa Azoty, czy z takimi firmami jak Bogdanka, której też eksport węgla w tym roku obsługiwaliśmy już w dosyć dużych ilościach na Ukrainę, staramy się też kontaktować sobie, jeśli jest taka potrzeba. To wspiera oczywiście naszą podstawową działalność, a udostępniając tutaj te kontakty, tak zresztą jak to robi Izba, no my dzięki temu rozwijamy swój biznes. Tutaj Państwo widzą tylko no niektórych z naszych klientów, można powiedzieć, którzy są stricte właśnie związani z tym rynkiem polsko-ukraińskim, gdzie mamy no dużą obsługę eksportów właśnie z Grupy Azoty, jeśli chodzi o nawozy mineralne, węgiel to oczywiście lubelski węgiel Bogdanka, ale również firmy mniejsze, które są też dealerami tych nawozów mineralnych z Polski na Ukrainę i w drugą stronę, tak, mamy bardzo dobre kontakty i relacje
z tymi firmami, które na Ukrainie zarówno dystrybuują polskie, ale również z Ukrainy do Polski starają się tutaj wchodzić ze swoimi produktami na rynek polski, więc taki proces również wspieramy od strony nie tylko logistycznej, czasami też taka pomoc w znalezieniu właśnie partnerów czy jakiejś kancelarii prawnej, która może obsłużyć, czy to właśnie skierować do Izby, to tu jak najbardziej służymy też swoją pomocą. Jeśli chodzi krótko też o to już co wcześniej wspomniałem, tak, logistyka door-to-door, kraje byłego związku lub WNP, Wspólnoty Niepodległych Państw, ze wszystkimi współpracujemy, wszędzie mamy swoich partnerów, więc jesteśmy w stanie dostarczyć tak naprawdę państwa produkty no, w każdy region, łącznie już teraz też z Chinami, gdzie w ramach transportu intermodalnego również tutaj naszych klientów obsługujemy. Terminal jest w Woli Baranowskiej, to tak obrazowo, żeby Państwu pokazać, to jest w połowie drogi pomiędzy Chrubieszowem, czyli przejście graniczne Chrubieszów, Izow, a Sławków, to jest ten ostatni punkt na szerokim torze, na tak zwanym LHS-ie, linia hutnicza szerokotorowa z siedzibą w Zamościu. Nasz terminal mieści się w połowie, 198 km i tam świadczymy nasze usługi, stamtąd przewozimy towary w zależności od tego, jaka jest potrzeba, tak, kolejowo z dystrybucją po Polsce samochodową lub jeśli jest taka potrzeba, dalej koleją, normalnym torem do miejsc docelowych, w drugą stronę również, albo jak jest to często w przypadku nawozów, normalny tor, przyjeżdżają do nas ładunki, przeładowujemy to na szerokie wagony i jest to dystrybuowane dalej już w stronę Ukrainy lub samochodami, towar, który przyjeżdża do nas, wysyłamy wagonami w zależności od potrzeby do klienta. Co chciałbym krótko o tej naszej infrastrukturze, my jesteśmy teraz w przeddzień dużej inwestycji, o której też za chwilę powiem, ale na dzisiaj terminal posiadamy około 5000 metrów kwadratowych hal przeładunkowych, więc ta infrastruktura też staramy się, żeby była na odpowiednim poziomie i spełniała wymogi klientów, oczywiście place magazynowe, rampy przeładunkowe, czyli to wszystko, co jest potrzebne bezpośrednio do obsługi takich procesów logistycznych, waga samochodowa certyfikowana jak najbardziej do tego, aby no, co jest bardzo ważnym aspektem, okazuje się kontrolować też to, co przyjeżdża, w jakiej, o jakiej wadze, czy jest to taka waga jak deklarowana, czy jednak czasami się różni, bo już mieliśmy różne przypadki, więc też to w imieniu klienta staramy się kontrolować. Tutaj Państwo widzą całą infrastrukturę, więc oczywiście i wózki widłowe, i ładowarki chwytakowe, tabor samochodowy, dźwig również do przeładunku kontenerów, więc jesteśmy, można powiedzieć, w pełni gotowi do tego, aby to, o czym wcześniej mówiłem, przeładunki w relacji samochód-wagon lub odwrotnie, lub wagon-wagon wykonywać. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie te rzeczy, co wcześniej już wspominałem, tak, czyli usługi spedycyjno-celne. My bardzo często mamy upoważnienie od naszych klientów i zapewniamy im kompleksową usługę, więc tak naprawdę po przejęciu przez nas towaru klient nie martwi się niczym, tylko czeka w jedną lub drugą stronę, aby ten towar dotarł w miejsce przeznaczenia. My staramy się brać na siebie pełną oczywiście odpowiedzialność i pełen zakres usług, który jest związany z tym transportem. Pokrótce też te materiały, o których już wcześniej wspominałem, tak? Asortyment jest bardzo szeroki i można powiedzieć, że obsługujemy praktycznie każdy rodzaj towarów, które są w tej wymianie handlowej przewożone. Od materiałów sypkich, poprzez materiały na paletach, poprzez materiały płynne, tak jak już wspominałem, biomasę, która w dużej mierze też przyjeżdża z Ukrainy, chociaż jest to coraz mniej, też do tutaj elektrowni działających w Polsce i spalających taką biomasę, przez oczywiście przeładunek też towarów, które są pod nadzorem weterynaryjnym, bo tak również w obydwie strony jeżdżą i tutaj też mamy numer weterynaryjny, wszelkie procedury, które trzeba spełnić, są przez naszą firmę spełnione. Tutaj pokrótce też chciałbym Państwu właśnie pokazać, czyli to, co zrobiliśmy, to jest ten obsługa tych materiałów, ich od początku roku 160 tysięcy ton dla firmy Detek na Ukrainie, do dwóch elektrowni Dobrotwór-Bursztyn przetransportowaliśmy, odbierając bezpośrednio towar z kopalni węgla kamiennego Bogdanka, dostarczając to właśnie do tych dwóch lokalizacji. Mamy umowy zarówno oczywiście z LHS-em, bo tam działamy i to jest ten przewoźnik, który jest jedynym przewoźnikiem na linii działającym, ale również z normalnymi przewoźnikami, którzy niektórzy mają możliwość wjazdu bezpośrednio na Ukrainę, bo posiadają takowe umowy, ale również z przewoźnikami, którzy działają dzisiaj
na rynku polskim i tutaj też nasze stałe, długoterminowe umowy pozwalają nam obsługiwać właśnie transport po normalnym torze. Tak jak wspomniałem, oczywiście poprzez nasze spółki zależne posiadamy umowy spedycyjne z ukraińską koleją. Pokrótce myślę to, co jest ważne w przewozach różnego rodzaju produktów chemicznych, to jest to, że posiadamy dostęp do wagonów. My dzierżawimy wagony specjalistyczne pod przewóz właśnie różnego rodzaju towarów, więc to są zarówno wagony kryte od 120 do 150 metrów sześciennych. Tutaj Państwo widzą właśnie jeden z takich wagonów, w którym można przewozić materiały na paletach, makulaturę, którą obsługujemy, więc wszystko głównie w big bagach również, czyli te materiały tak zwane neutralne. Węglarki, w których jeździ najczęściej właśnie te nawozy mineralne, o których tutaj wcześniej moi przedmówcy też wspominali, więc zarówno w eksporcie, jak i imporcie z Polski, korzystając z tych wagonów, mając do nich dostęp, również takie przewozy świadczymy. Terny, to jest też nowy produkt, o którym chwilę chciałbym może powiedzieć, nie tyle, że my się tym zajmujemy, ale obsługujemy. To są przewozy właśnie w tank kontenerach, czyli taki intermodal, odbierając towar właśnie w tank kontenerach, przewożąc, przekładając to na platformy kolejowe i dalej już na Ukrainę, gdzie dzisiaj dowozimy towar aż do wschodnich regionów, na granicę ugańskiej oblasti, także też w przeciwieństwie do transportu samochodowego jesteśmy w stanie kolejowo dotrzeć na wschód Ukrainy, co w przypadku mas bitumicznych na przykład przez inne firmy nie jest praktykowane. Tutaj też mogę powiedzieć, że park tych tank kontenerów będziemy zwiększać, jak również samych kontenerów w przyszłości zapewne pod kątem transportu intermodalnego. Cysterny, o których wcześniej mówiłem, też kolejowe, typowo skierowane do przewozu nawozów, również takowe dzierżawimy, więc też dostęp do tego parku wagonowego staramy się mieć jak najszerszy. Są oczywiście ograniczenia wynikające z ilości dostępnych wagonów i o tym myślę, no takie problemy to już są nasze problemy, więc mówić, natomiast staramy się, żeby w zależności od klienta, od potrzeb klienta posiadać wagony, które będą dedykowane do przewozu danych ładunków. Tutaj również cysterny pod przewóz bitumu, bo również oprócz tank kontenerów korzystamy z takich cystern do przewozu. Również specjalne wagony hopery, które można powiedzieć też często wyglądają jak minerałowozy i tutaj też te minerałowozy, które służą przewozom różnego rodzaju właśnie takich produktów jak chociażby soda, chociażby nawozy, które też już w formie takiego luzu są przewożone przez nas. I teraz pokrótce również to, co chciałbym, o czym chciałbym powiedzieć. Nasza firma też otrzymała dotację, więc będziemy rozbudowywać na tej stacji Wola Baranowska swój terminal na własnej działce, gdzie w ramach programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 25 milionów, więc będziemy budować też taką profesjonalną infrastrukturę do przewozów każdego rodzaju towarów, ale skupiając się tak pokrótce, tylko żeby Państwu przybliżyć, 6 hektarów ziemi, prawie 25 milionów dotacji, oczywiście stacja kolejowa PKP LHS Wola Baranowska, zespół silosów, magazyny kryte do składowania zarówno towarów paletyzowanych, jak i towarów sypkich, które są przez nas dzisiaj również przewożone, budowa infrastruktury zarówno szeroko, jak i normalnotorowej, więc pełna możliwość obsługi już tutaj takich pociągów, nie tylko pojedynczych wagonów, ale pełnych zestawów pociągów, zarówno po szerokim torze, jak i po normalnym. Tak mniej więcej wygląda wizualizacja tego terminalu, o którym mówimy. Jesteśmy już w trakcie zakończenia prac projektowych, następnie wybór wykonawcy i dalsza budowa terminalu. Więc mamy nadzieję, że w 2023 roku już będziemy w stanie świadczyć kompleksowe usługi z naszego nowego terminala. Dzisiaj natomiast chciałbym bardzo podziękować za możliwość wystąpienia i oczywiście w przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy tutaj gotowi, aby odpowiedzieć. W przypadku jakichkolwiek zainteresowania naszą ofertą również zapraszam serdecznie. Myślę, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wszystkie potrzeby. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Arku, dziękujemy Panie Prezesie za tę prezentację, gratulujemy planów rozwojowych i rozumiem, że w 2023 roku spotykamy się wszyscy w Woli Baranowskiej na otwarciu nowego terminala, także gratulacje. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kolejny znaczący ukraiński producent
już wymieniony wcześniej w wystąpieniu jednego z polskich prelegentów, a więc firma Pologic Chemical Plant Coagulant i dyrektor Dmytro Belkow. Bardzo prosimy, panie dyrektorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Szanowni koledzy, szanowni uczestnicy konferencji, nazywam się Dmytro Bulkow i jestem przedstawicielem zakładu Coagulant. Produkty, które my produkujemy, to są produkty z szerokiego spektrum do mycia i dezynfekcji, oczyszczania sieków, wody pitnej. Jeśli chodzi o zakres stosowania naszej produkcji, najważniejszymi są firmy prywatne i państwowe na terenie Ukrainy, tak też za granicą. W dziedzinę zastosowania to produkcja papieru, farmaceutyka, huty, stali, przedsiębiorstwa komunalne, przetwórstwo i przemysł spożywczy. Jesteśmy dzisiaj liderem wschodniej o Europie, jeśli chodzi o produkcję sulfatu aluminium i jeśli chodzi o liczbę w tonach, jeśli chodzi o produkcję w tonach. Jeśli mówimy o produkcji chemii dla basenów, czyli do oczyszczania, dezynfekcji wody w basenach, w związku z pandemią zaczęliśmy produkcję środków dezynfekujących, antyseptyczne, mydła antybakterialne i inne towary tego rodzaju. Od końca 2020 roku zaczęliśmy realizować zamówienie private label, czyli produkcję dla konkretnych przedsiębiorstw znanych producentów, czyli produkujemy dla sieci handlowych na terenie Ukrainy oraz dla dystrybutorów czy chemii przemysłowej i chemii spożywczej. I jak już powiedział pan Jarosław, ja liczę na to, że nasze przedsiębiorstwo, nasz zakład zostanie tym przedsiębiorstwem, w którym oni będą mogli produkować też swoje produkty. Jeśli chodzi o ostatnie lata naszej działalności, to chciałbym powiedzieć, że strategią naszego zakładu, naszej firmy jest stałe inwestycje i rozwój nowych produktów potrzebujących wkładu naukowego. I w chwili obecnej produkujemy węgiel aktywowany i beton. Jeśli chodzi o personel naszej firmy, to 25 tysięcy pracowników, w tym mamy 12 doktorów nauk i współpracujemy z uczelniami na Ukrainie w celu przygotowania kadr i cały czas zapraszamy na praktyki naszych przyszłych specjalistów. Eksport do Mołdowy, Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz niedługo będzie eksport naszych produktów do Polski. Liczymy na aktywną współpracę z polskimi przedsiębiorstwami oraz zachęcamy wszystkich chętnych, aby się zwracali do nas i w celu zakupu naszych produktów. Dziękuję za uwagę i dziękuję za możliwość, że miałem możliwość wystąpienia przed państwem w ramach naszej konferencji. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. To, proszę państwa, ostatni z naszych prelegentów, ale o głos prosili jeszcze nasi przyjaciele z Kijowa, pan premier Anatolij Kijan-Kinach i prezydent Związku Chemików, pan Golubow. Proszę bardzo, oddajemy głos do Kijowa. Prosimy. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom niniejszego przedsięwzięcia za możliwość porozmawiać i dowiedzieć czegoś nowego też dla siebie. Liczę na to, że
to będzie miało swoje przełożenie na przyszłość, na przyszłą naszą współpracę. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym, czym jeszcze może być pożyteczna Ukraina, co może przynieść jeszcze Ukrainę, jeżeli chodzi o ten przemysł azotowy. I członkowie zrzeszenia czy Związku Chemików jest firma, członkiem Alvira, która to firma realizowała projekt amiaku, produkcji amiaku. To jest firma dla Chema na Litwie, Akron w Nowogrodzie, w Chinach i nie tylko. Pracowaliśmy nie tylko w zakresie amiaku, ale też w zakresie modernizacji, rekonstrukcji przedsiębiorstw, ale też budowali nowe przedsiębiorstwa, zakłady octu. I jeśli chodzi o naszych polskich przyjaciół, to ja chcę powiedzieć, że oni mogą skorzystać z naszych możliwości i doświadczeń. Poza tym w Charkowie Instytut Neochemii też ma spore możliwości. Cały przemysł, jeśli produkcję sody, to w byłym Związku Radzieckim to było projektowane, opracowywane właśnie w Charkowie. I jeszcze jedno przedsiębiorstwo, które może być, może zainteresować, to jest przedsiębiorstwo w Techuchlerot w Kremenczuku. I on ma produkcję dość wysokiej jakości i eksport, prowadzi eksport do wszystkich krajów świata. A więc jeśli są możliwości i będą osoby zainteresowane, czy są takie chęci, możemy przekazać dane teleadresowe i możecie się Państwo z nimi skontaktować. Jeszcze raz chcę podziękować organizatorom za możliwość udziału i wystąpienia z jednej strony, a z drugiej strony wysłuchać ciekawych informacji dla nas. Pozwólcie Państwo, szanowny panie Jacku, szanowni koledzy, chcę powiedzieć, że konferencja była jest bardzo aktualna w tych trudnych warunkach, i procesach, które i geopolityczne procesy złożone. W takich warunkach trzeba, aby była należyta komunikacja pomiędzy biznesem. My to mówimy o ludowej, gospodarczej dyplomacji. My tak mówimy i my jesteśmy gotowi do rozbudowy naszej dwustronnej współpracy, między innymi bazując na naszych możliwościach, a to jest dialog bezpośredni z władzami Ukrainy, czyli to jest prezydent, rząd, parlament, samorząd terytorialny. My jesteśmy połączyć nasze wysiłki, żeby w tym konkretnym sektorze, w konkretnej branży, czyli branży chemicznej, i jesteśmy gotowi do organizacji kontaktów biznesmenów. Poszukiwanie, pomoc w poszukiwaniu dobrych partnerów. I zanim proponować jakieś plany biznesowe, jeśli chodzi o współpracę z Ukrainą, to my możemy zaproponować odpowiednie analityczne dane dla naszych ewentualnych polskich partnerów, towarzyszenie wspólnym projektom i wsparcie, aby oni mieli odpowiednie warunki konkurencyjne. I inne odpowiedzieć na inne zapytania, które będzie miał biznes, przedsiębiorcy, jeśli chodzi też o kontakty z urzędami skarbowymi, z innymi strukturami państwowymi na Ukrainie. I ja mam nadzieję, Jacku, że nasza konferencja to tylko jakaś drobna część naszej działalności na rzecz naszych gospodarek i naszych bratnich narodów Polski, Ukrainy, Ukrainy i Polski. Dziękuję, jesteśmy gotowi do współpracy. Dziękuję bardzo Anatolii za te słowa i tę deklarację. Tak jak mówiłem, ja jestem głęboko przekonany po tych latach, również i naszej współpracy, za którą Ci bardzo dziękuję, że wciąż ten potencjał, te możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w gospodarce nie są wykorzystane. Nie wykorzystujemy tak naprawdę
naszej bliskości geograficznej, jak mówiłem wcześniej, kulturowej, historycznej, naszych wspólnych doświadczeń. W tym sektorze gospodarczym niestety nie wykorzystujemy w pełni. A więc wszystko przed nami. Bardzo dziękuję za tę deklarację współpracy, dziękując również za wszystko, co działo się również i wcześniej. Proszę Państwa, dobiega końca nasza konferencja. Konferencja, jak mówiłem na wstępie, z cyklu Gospodarka, decentralizacja i rozwój lokalny w Ukrainie. Ukraina się zmienia i to coraz intensywniej od chwili podpisania umowy stowarzyszeniowej, wejścia Ukrainy do pogłębionej strefy wolnego handlu. Te warunki dla inwestowania, dla prowadzenia działalności gospodarczej są coraz korzystniejsze, chociaż nie brakuje oczywiście barier i problemów, ale od ich usuwania jesteśmy między innymi my jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Chciałem na koniec bardzo podziękować wszystkim prelegentom za wkład merytoryczny, również i za dyscyplinę czasową. Bardzo dziękuję naszemu zespołowi Izby w Kijowie na czele z Wiktorią Jałowenko i w Warszawie na czele z Sławomirem Szymusiakiem. Wkład tego zespołu w cały cykl konferencji jest nie do przecenienia. Bardzo chciałbym podziękować tłumaczom, bo obsługa konferencji o takim specjalistycznym zakresie wymagała od nich głębokiego przygotowania. Sami widzieliśmy, jak studiowali Państwo słownik chemicznych wyrażeń polsko-ukraińskich. Bardzo dziękujemy. Dziękuję firmie Lidex, z którą coraz lepiej układa nam się współpraca, ale to my zdobywamy doświadczenia z zakresu prowadzenia, przygotowania takich webinariów, ale myślę, że już na 10. konferencji z cyklu wszystko będzie super, chociaż już teraz było bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy. I na koniec wielkie podziękowania raz jeszcze pod adresem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki którego wsparciu może ten cykl się odbywać. I podziękowania dla sponsorów dzisiejszego spotkania, firm Sterilco i Triden. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy we wszystkich dalszych działaniach Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a już 23 czerwca spotykamy się na debatę w zakresie możliwości współpracy w sektorze farmaceutycznym, a tak jak już mówiłem, 24 czerwca zapraszamy na spotkanie w Warszawie z prezesem Ukraine Invest, tu w Warszawie bezpośrednio offline. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy wszystkim, kończymy.